to przeżycie, powiedzmy, mistyczne, to było dotknięcie sakramentalne. To było zupełnie coś innego, kroczenie po łące takiej, która znajduje się koło twojego domu, a nie wiedziałeś, że ta łąka jest. Niewidzialna ręka to także ty. Utwór pod tytułem Mózg. Mózg nie jest w głowie. Ten utwór był pierwszym utworem, który wyimprowizowaliśmy wspólnie w klubie Mózg. Gównem śmierdziało spod podestu w tym studiu. Troszeczkę trudnej muzyczki. Czas, gdy poznajesz drogę nową, możesz być zaskoczony, gdy tego się dowiesz, nie uwierzysz, gdy o tym ci powiem. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką. Co zrobić, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką. Thank you.
Na widowni osób 200, może miliard tysięcy. Jachu, on nie wyjechał jeszcze. Znowu raz po raz się dziwię, jak to w nieznanych stronach energii spod podłogi czuć zapach. Ty, co zrobić, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej bije tylko Maryko. Co zrobić, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przed chwilką ja! Jak tutaj nie ma nic do odsylenia. Początkowe pozory, one zbyt często zwodzą. Niech porzucą swe ręki ci, którzy tu wchodzą. A co zrobić, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej je tylko przed chwilką. Dla mnie było to w ogóle takie najważniejsze przeżycie ze sfery muzycznej, ale nie tylko, bo to jakby zaczęło z muzyką, ale w bardzo dużym stopniu też zaczęło przekształcać moje życie w ogóle, to co się tam wydarzyło. Kazik był dla mnie możliwością autentycznego doświadczenia na przykład działki rocka, z której wyszedłem i czułem, że jest mi bliższe niż na przykład jakoś sztucznie w Polsce wykreowany jazz, jako rynek, jako w ogóle muzyka, której prawie nikt nie słucha w sumie, nie wiem jako co, no, jako jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji. Zawsze powtarzam, że Jerzy to się stał takim guru trochę moim muzycznym, nie w jakiś sposób, że mnie odmienił tam radykalnie, bo ja jednak jestem tym, kim jestem, ale bardzo mi dużo klapek pootwierał, nie? Saksofonu głównie. Saksofonu, tak, też. Teraz utwór pod tytułem Contemporary Klezmer. Pogłos na górny mikrofon, pogłos na górny mikrofon. What you
Oto nadchodzi pan, tak? Więc cóż, jest pytanie naszego słynnego kolegi Kambiego, gitarzysty grupy Kury, ale który pan? Zobaczymy, który przyjdzie za chwilę. Oto nadchodzi pan. Oto nadchodzi pan. Oto nadchodzi pan. Pan. Oto nadchodzi pan. Oto nadchodzi pan. Oto nadchodzi pan. Here comes the rocket one.
Starszy i młodszy, chłopak i dziewczyna. W ogóle nigdy w życiu w kreowaniu jakby wizji i struktury muzycznej w ten sposób nie brałem udziału. Znaczy zawsze to było tak bardziej uporządkowane i tak wiadomo, tu, to, tamto, nie. Znaczy też sposób, ale inny zupełnie. To było zupełnie coś innego. Kroczenie po łące takiej, która znajduje się koło twojego domu. A nie wiedziałeś, że ta łąka jest. A tu przyszli koledzy i mówią, patrz, otwórz to też, wyjdź na tą łąkę, nie? Ta nowa muzyka nasza, jakby ją nazwać, poszerzyła się o jeszcze jeden element i tutaj to jest o krok dalej, to jest coś więcej dla nas, więc ja tego nie potrafię opisać. Myślę, że jakbym to już określił, to moglibyśmy już ze sobą nie grać, bo by się skończył dla mnie potencjał tego, co twórcze jest w tym. Swoim wzrokiem wodę szperam w szafach, stąpając lekka po podłodze. Idę do Andrzeja, czy coś się zmieniło wreszcie? Paranoja. Chcecie, wierzcie lub nie wierzcie, nie ma towaru, bierzcie! To efekt jakiejś wojny. Plączą mi się ręce, jestem bardzo niespokojny. Inni znów mówią, że to jest efekt ceny podbijania. Wszędzie wyzwaniam węsze po mieście, nie ma towaru w mieście, nie ma towaru w mieście, nie ma towaru w mieście.
mieście. Że jacyś wciskają ludziom jakieś parszywe gówno. Ci biorą to świadomi, wiedząc, że są paleni po rogach równo. Jak chcecie, to bierzcie, jak chcecie, to nie bierzcie. Nie ma to maru w mieście. 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 Przyzwyczaił, temu trudno jest się odzwyczaić. Skurwysyny bezduszne, tak ludzi samych sobie zostawić. Coraz to fałszywy alarm, ktoś słyszał, więc się spieszcie. Idę spać, a to do kurwy nędzy, nie o to przecież chodzi. Telefon dzwoni, koniec męczarni nareszcie. Biegnę dzwoni, ktoś inny, jakich ciemniak jełob. Chcecie, wierzcie lub nie wierzcie. Nie ma towaru w mieście. 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 Thank you.
natrafiłem w ogóle na sferę muzyczną, która w końcu mnie nie pozostawiła obojętnym. Ja byłem tak dosyć długo, tak już trochę zblazowany podchodziłem do muzyki, ale też z tego, że właśnie niczego ciekawego nie widziałem. A tu w ogóle, wiesz, tak blisko, na działce w ogóle, w tym samym kraju, to było dla mnie ciekawe, bo właściwie ja nie słyszałem, żeby w ogóle kolesie tak na świecie grali nigdzie, nie? Miałem wrażenie ostatnimi laty, kiedy słuchałem wielu różnych rzeczy, to już nie chodzi mi tylko o to, co tutaj było, że ta miłość gdzieś umknęła, że ta pierwotna radość po prostu grania zniknęła. I my tej radości doświadczyliśmy, nic więcej, więc było to przeżycie, powiedzmy, mistyczne, to było dotknięcie sakramentalne. I tak to przeżyliśmy i dlatego się, wiesz, jąkamy raz, mówimy, no nie wiem, no to może było jak medytacja, to może jak było coś. Nie, to było jak muzyka, jak prawdziwa muzyka, żywa muzyka. Thank you.
Dziękujemy Państwu bardzo. Był to utwór pod tytułem Dupa to nie wszystko. Thank you.
Następny utwór może nie jest specjalne dobre granie w Poznań, dlatego że nosi tytuł Listy Schindlera. W Krakowie utwór ten się cieszy bardzo dużym powodzeniem, szczególnie w Radio K.
To, co niesie jakby kultura schyłku naszego stulecia, to jest jednak miksacja wszystkiego, co się dzieje dookoła, nie? Bo już właściwie, no gdzie? Dalej jest ściana, można tylko jeszcze się mieszać po bokach i jak gdyby szukać nowych inspiracji w ogóle dookoła siebie. Mamy taki moment jak 100 lat temu w Stanach. Bardzo duże przewartościowania następują i to znajduje odbicie w muzyce i powstaje nowa muzyka, tu i teraz. My jakby, wiesz, współuczestnicząc... Ja mam tego świadomość. Współuczestnicząc, wiesz, w tym wszystkim, co tam się działo i co się dzieje teraz, to ja mam takie wrażenie, znaczy, że jest to jakiś rodzaj takiej współmedytacji. Nigdy nie medytowałem, ale wydaje mi się, że mogłoby to tak wyglądać, nie?
krzyczą, a nagle klawisz padł, siwy cały z bladu. Zajebał go tak, że siwy padł na dnach. Ludzie się pokurwili, klawisza zabyli. Zajebali jego, przepraszam bardzo, może panowie powtórzycie od zajebali, dobrze? 3, 4. Zajebali jego, zamieszyłe. Przez całe życie jakby się bałem, miałem stres przed nowymi doświadczeniami. To jeszcze nie wykorzeniłem coś z siebie tego tak do końca, ale teraz jednak wiem, że nowe doświadczenia mogą tylko cię w jakiś sposób rozwijać i nic cię nie kosztują, bo zawsze się można cofnąć czy coś, jeżeli jest jakiś nieprzyjemna historia, czy zrezygnować. Czasami się męczymy, czasami jest to po prostu i medytacja, i modlitwa nie jest zawsze przeżyciem polegającym na sprawianiu sobie przyjemności. Nie jest to duchowa brandzlerka po prostu, tylko jest to przeżywanie nowych rzeczy, a doświadczenie nowych rzeczy wiąże się z pewnym rodzajem ryzyka i badania, które przynosi radość odkrycia, ale też czasami przynosi ból po prostu wędrówki poprzez nowe, niezbadane tereny, które napawają cię strachem, napawają cię ekscytacją, która nie zawsze jest, nie łączy się tylko z przyjemnością, o którą przecież w muzyce tylko i wyłącznie nie chodzi. Więc po doświadczeniu tego, że muzyka jest też doświadczeniem intelektualnym, jest doświadczeniem duchowym, to wszystko musimy wnosić w tą nową muzykę, która jest muzyką XXI wieku już w zasadzie. Pierdala pod komendych na ulicy, fura gazet siewana rozrzuconych. Policja pochowana chleje zamiast pilnować. W takim wydaniu dobrze jest pilnować. Łeb boję się wychylić, rozumu chęć braku. Rozumem kierują książęta Kraku. Niższy stopniem
zapierdala, innych niż nie umiecie rozróżnić przyjezdnych od tutejszych. Ulica swoje wie, ulica swoje gada, ale cicho, niech nie słyszy gromada. Nie ma kasy na kierasa, wszystko wzięły tajne służby, soldatecka być, nie lubić podróżnych. Moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Patykiem na chlebie rysowana długa kreska, nie wolno jej przekroczyć, ja tu mieszkam. Mija pyta jedna co dzień, druga co tydzień. Stary taki ciąg, że niczego się nie wstydzi dla połowy. Robota pod kuszki miary, dał nam przykład z góry, kto co robić mamy. Nie ma kasy na kiełbasę, wszystko wzięły tajne służby, soldatecka być, nie lubić podróżnych. I mokry od potu ocieram pył szmatą, jedni patrzą, drudzy siedzą, inni tylko są. Patrzę jak gruba mucha nad obraz poleciała, na obraz jaśnie pana kurwa rastrała. Oj, ja, bo. Mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Wreszcie pary wyżej, w brudnym pysze leżę. Nie chcę myśleć o niczym, nic nie wierzę. Tymczasem kuzynostwo woli się nie wychylać, koryte puste już, lecz jeszcze można lizać na widowni w domu, w szkole. O ja pierdolę, dlaczego oddaliśmy się tym świniom? Nie wolę w kuchni kipi, zupa, znów znaleźli zupa. Rozłożył się szybko taki dzisiaj upał. Inni ludzie tu mieszkają, tacy jak tu mieszkają. Inni tu mieszkają, inni nie zaglądają. Inni nie zaglądają. To czy jak tu mieszkają, inni nie zaglądają. Mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Patykiem na piachu rysowana długa kreska, nie wolno jej przekroczyć, ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. Płyty, jak z kalendarza, sypie się wata za uszu i spod narza, a wata kręci strasznie mnie na haju, kiedy włochaju o gole w pokroki. Won, won, wolne związki, won, won, wolność dla wszystkich, won, won, wolne związki, param, param, dodam. Hej, hej, rozbierz się mała, pod budą z budą w krakowskie przedmieście. Będzie więcej słodkich cukierków, kiedy rozbierzesz się wreszcie. Jak mogę prosić realizację dźwięku o zabawę pogłosami, to będzie tak, jakby pan za konsoletą grywał razem z nami.
proszę o pewne ruchy gałami, proszę o pewne ruchy gałami, proszę poruszać pałeczką, proszę poruszać kijeczkiem, a ja opowiem wam kawał, jak pies dumno spawał. Kąpie się dwóch Ślązaków pod prysznicem i jeden do drugiego mówi: Wacek, co ty robisz? Chyba się onanizujesz. A on odpowiada: nie, ja się tak szybko myję. Szurkowski, Szolda, Mazda, Pizda, Wenecja i słodka jest kalizna. Pędzidło, powidło i opuchatnia. Świętej Anny. Utwór ma długą historię, no więc Święta Anna miała chore zatoki i została cudownie uzdrowiona przez Boga. Głosiła to wszem i wobec. Dobra, uwaga. Thank you.
Gracias.